Dzień dobry, witajcie. Dalian, czyli nowa dziewiątka premium azjatycka, w stylu oczywiście radzieckim, bo czemuż by nie. W każdym razie witam was bardzo serdecznie w nowej recenzji na kanale. Niestety nie mam zbyt dobrych, wiadomości. Okręt będzie dostępny tylko za pieniążki, czyli albo dublony, albo niestety sklep premium nie będzie dostępny za żaden z zasobów. Mamy to już drugi z kolei okręt, który jest tego typu, niestety. Ale to może zostawię to na jakiś inny materiał. Dzisiaj recenzja, oczywiście standardowo na początku mówimy sobie parametry, moduły, kapitana, później gameplay, na końcu plusy, minusy, a już na samym koniuszku wrzucę też screeny podsumowujące jakieś tam ze dwie bitwy. Tylko chciałbym nadmienić, że w tej drugiej bitwie, gdzie będzie prawie milion zarobku, to tam było 200 tysięcy zarobione z jakiejś tam misji. To tylko tak w ramach wyjaśnień. No dobra, nie przedłużam, przechodzimy do parametrów. Standardowo zaczynam od pancerza, przypominam tylko, że to co tutaj omawiamy to już jest proponowanym kapitanem, flagami, modułami itd., itd. Więc niestety pancerzem ten krążownik nie grzeszy. 16, 16, pokład mamy 16, 16, pas pancerny 100 cytadeli i to jest bezpośrednio cytadela od razu połączona. Nie ma żadnego pancerza warstwowego, jest po prostu bardzo, ale to bardzo leciutko, dosłownie leciutko. Mamy tu kawałek 50 barbety, 50 wieży mają po 12 mm i to czuć, bo te wieże bardzo często padają. Żywotność to tylko 27400, tak, trochę bieda, ale za to mamy aż 4% obrony przeciwtorpedowej. Obrony przeciwtorpedowej, której tutaj w zasadzie praktycznie tyle co nic. 5 na 2, przepraszam, 5 podwójnych 130, 5,5 sekundy przeładowania, 9 sekund obrotu, 130 rozrzutu, 15,7 zasięgu, to jest już z modułem, bo bazowo to jest 13 i trochę zasięgu, 13,5 jak dobrze pamiętam. Obeki to 1800 maksymalnych uszkodzeń, 10% szans na podpałę to jest z perkiem i z flagami, 22 mm penetracji, 950 m prędkość wylotowa, no bo typach pocisków i to jest bardzo fajna prędkość, zasuwają te pociski i maksymalne uszkodzenie na pebekach 2600. Tutaj czasami te pepeki też się przydają. Torpedy to mamy 4 potrójne wyrzutnie 533 mm, 10 km zasięgu 60 węzłów, maksymalny uszkodzenie 15-100, więc mogło być troszkę lepiej. Wyktywalność torped z powierzchni wody 1,2 km, chociaż 15-1 na krążowniku to i tak jest bardzo fajny wynik. Oby głębinowe, mamy dwa ładunki po 12 bomb, 40 sekund przeładowania, maksymalne uszkodzenie to 1700. Nie samoloty, tylko same bomby. Obronę przeciwlotniczą masz 80 punktów, chociaż szczerze powiedziawszy aż tak super jej nie odczułem, bo te stałe uszkodzenia jakiegoś szału wielkiego nie robią. Krótko to 181, średnio to 125 i dalekiego 176. Jest to taka średnia, dobra pelotka, ale żeby coś konkretnego zrzucić, to trzeba ją połączyć z innymi okrętami, to jest bardzo ważne. Eksplozji mamy aż 7 i to mocno boostuje jej jakby punkty, więc aż 7 eksplozji o 1838 uszkodzeń, no i 6 km zasięgu. Czyli te stałe są może nie jakieś super, chociaż fajne zadają obrażenia, ale mamy fajnie sporo eksplozji i czasami trudno je wyminąć i to widać też w bitwach. Manewrowość mamy 33,4 węzła, jak na krążownik jest to fajny wynik. 660 promień skrętu, też spokój, 5,5 sekundy przedstawiania steru, tutaj gram ze sterem i czuć ten ster, przydaje się, bo ładnie wymija się nim czasami salwy i to też będzie widać w bitwie. Kamuflaż to 8,9, plus do tego mamy tam 4 i bodajże 9, tak, wykrycia w dymie, bo tak, ten krążownik posiada dym i oczywiście port się zaciął, czemu nie. Mamy R-kę, naprawkę i dym, który trwa tutaj trochę, no jest on może jakoś super długi, no ale przydaje się, to jest nasza w zasadzie główna defensywka i w zasadzie jedyna defensywka, bo na pancerz i HP-ki nie mamy co liczyć, musimy używać tego dymu. Zestaw modułów bardzo w zasadzie podobny do większości krążowników, jakie gram, tylko że ja gram osobiście tutaj na zasięgu, bo te 13 km jest naprawdę zbyt mało na 9 tier obecnie. Te 15 i 7 jest takim, no, niech będzie, a co dopiero 13,5, także kamo. Ja gram na sterze, nie głupi pomysłem też jest wziąć napęd. Gram tutaj oczywiście na systemie celowniczym, tutaj mam obronę maszynowni i na pierwszym slocie modyfikacja głównego uzbrojenia. Jeżeli chodzi o kapitana, to tutaj ja gram na czymś takim, ale nie głupim pomysłem jest zmiana nadzorcy, bo tutaj i tak tych dymków trochę jest, tych naprawek jest. Zamienienie sobie na przykład na eksperta przeżywalności, żeby sobie wrzucić, zwłaszcza jeżeli będziecie mieli kapitana, chociaż nie pamiętam, czy Azjaci mają poprawionego jakiegoś kapitana z HP-kami. Tutaj HP-kami jest naprawdę bardzo źle, można by w sumie osiągnąć na 9 to prawie...
tymi HP-kami można, ale to już zostawiam wam do decyzji. Ja osobiście gram na dozorcy, żeby w razie czego przy dłuższych bitwach jeszcze tego dymu się nie wypstrykać. A tak to poza tym oczywiście zaczynamy od ostatniego bastionu, bardzo ważny na lekkich krążownikach. Niegłupim pomysłem jest poprawiony sprzęt eksploatacyjny, żeby sobie wydłużyć czas działania dymu. Ja go bardzo często na okrętach z dymem używam. No i wiadomo, ekspert, przepływ adrenaliny się przydaje. No i ze względu na to, że gramy dosyć blisko, to tutaj ten miecz działonowy też się całkiem przyjemnie przydaje. Zwłaszcza jak musimy zbustować jakiegoś TDK, który nam wypłynie, pokaże się i możemy go wtedy dojechać. No dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o port. Przechodzimy do bitwy. Mógłbym tą recenzję zamknąć na w zasadzie kilku zdaniach, tak serio. W zasadzie mamy tutaj typowego przedstawiciela klasy lekkich krążowników, jakby to powiedziała Krystyna Czubówna. No i tak najbardziej zbliżono gameplayem, to mamy tutaj Smoleńsk. No co tu dużo mówić. 9-tierowy Smoleńsk, czyli Dalian. No, taki kieszonkowy Smoleńsk. Też mamy 130. Mamy ich mniej, ale one też palą. Jeszcze raz palą. 10% na podpałę przy 5 podwójnych wieżach, przy 5,5-sekundowym przeładowaniu. Tak, potrafi palić i to całkiem przyjemnie. Zwiastuny tragedii wpadają, podpalacz wpada, czemu nie, można nim palić. Do tego mamy torpedy do obrony ewentualnie uciekania, możemy je też puszczać z niewidki, jeżeli uciekamy przed przeciwnikiem, więc czemu nie. Okręt bardzo dobrego wsparcia, jeżeli ma tylko ktoś będzie mu świecił, to będzie w stanie robić naprawdę spore obrażenia, będzie się nim grało naprawdę przyjemnie. Największym minusem tego okrętu według mnie jest brak hydro. Tak, to nawet wiadomo, że jeżeli okręt ma dobrą siłę ognia, to musi mieć coś musi mieć z pancerzem coś nie bardzo. Zresztą no to jest lekki krążownik, więc nie spodziewajmy się, że będzie miał nie wiadomo co, jaki pancerz. Ale tak, brak hydro. Dlaczego? No fajnie, zadymimy się i musimy się w tym dymie cały czas pilnować, cały czas się ruszać. Nie możemy się zatrzymać, bo jesteśmy bardzo łatwym fragiem, jesteśmy długim okrętem, także torpedy będziemy zbierać, jak na dym. I w ten dym, jak wiadomo, dedeki i torpedy puszczają. I pyk, pojawia się niespodzianka, torpedy i zgon. Tylko mi brakuje drugiej rzeczy, jeżeli chodzi o hydro, to spuszowanie jakiegoś dedeka w dymie. Jeżeli widzę niszczyciel w dymie, to ja od razu odpalam hydro i idę na niego. Przecież to jest taki Dalian, to jest masakrator dla niszczycieli. W momencie je zjada i niestety przez brak hydro, to po pierwsze nie wyświeci sobie tego dedeka w dymie, po drugie nie widzi torped, które idą, więc może się skończyć to bardzo nieprzyjemną niespodzianką, może zgodniemy torpedy na twarz i nasza misja zniszczenia się skończy bardzo, bardzo nieprzyjemnie niestety. Więc jeżeli miałbym go tak podsumować, to jest to bardzo satysfakcjonujący krążownik, ale trudny, rzekłbym nawet bardzo trudny w grze. Trzeba znać miejscówki, dym nas uratuje oczywiście, ale nie zawsze. Przez to 27 tysięcy HP, chciałbym zauważyć tylko, że taka Shikishima, która jest tier wyżej, ma alfy 19400 na maksymalnych uszkodzeniach, jeżeli chodzi o Cytadelę. To tak naprawdę praktycznie sama Shikishima jednym pociskiem może nas zniszczyć, gdy załapie jej wszystkie obrażenia, które może zadać. Taka mała dygresja, taka mała uwaga. Niestety jesteśmy kruchym krążownikiem i to odczułem nieraz grając tym jeszcze jakby okrętem testowym, że jeżeli za późno wypuścimy dym, to znikamy. Bo w momencie nas widzą niewielka ilość HP, Cytadela wysoko, słabo opancerzona, więc pyk, pyk, pyk i do widzenia. Jesteśmy po zamiatach. Więc naprawdę dlatego tutaj uważam, że ten okręt jest trudny do gry. Jest i wykorzystanie jego potencjału, tych torped, tych dział, też właśnie graniczy z tym, że musimy wybrać dobrą miejscówkę na mapie i ją wykorzystać. Jeżeli tak, ok. Do Dywizjonu też jest bardzo świetny. Najlepiej z pancernikiem i jakimś dedeczkiem. Dedeczek nam będzie świecić, poświecił, pancernik będzie zbierał na siebie obrażenia, a my będziemy sobie pyk, 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 plumkać, palić, plumkać, palić, palić i plumkać. Pamiętajcie też używać na nim apeków na bliższych odległościach, bo to są jednak fajne uszkodzenia przy tej ilości dział. Nie wiadomo, że alfa nie jest nie wiadomo jaka, ale też się przydają. Tak do takiego konkurora, Thunderera, gdzie tam macie większe pancerniki, czy macie też krążowniki. Fajnie, wchodzi to dosyć płaski tor lotu na bliskich odległościach, do tego jeszcze prędkość pozwala. Fajnie, jak dobrze pamiętam, to chyba udało mi się zmasakrować jeszcze jak było okrętem testowym Minotaura, tak pięknie właśnie z tych apeków, gdzie wlazło tam trochę tych cytadel, Micha się cieszyła. Więc naprawdę okręt wymagający, ale dający przyjemność gry. Jeżeli lubicie wymagające okręty, to ten okręt wam podpasuje. Jeżeli lubicie grać takim Mogamim, właśnie Smoleńskiem i tego typu gameplay was interesuje, że jesteście tak zwanym glass cannonem, czyli szklanym okrętem, który potrafi zadać spore uszkodzenia, to Dalian wam się spodoba. Trochę
Szkoda, że jest dostępny tylko za siano. Nie będzie dostępny, znaczy w sumie może kiedyś, nie wiem. W każdym razie teraz, gdy wychodzi, jest dostępny tylko za dublony i kasę w sklepie. Dublonów to oczywiście standardowa 9, 19300, czyli 19000 za okręt i 300 dublonów tam jest za miejsce w porcie. Ona jest obowiązkowo w zbrojowni. Za złotówki nie pamiętam, ile to tam wychodzi, przyznam się szczerze. No, tak to trochę... Troszkę szkoda. Ogólnie samokręt jest bardzo przyjemny, ja pewnie będę nim grał. Na pewno będę go wyciągał z portu, bo jest naprawdę fajny. Smoleński to jest Smoleńsk, ale tutaj Dalian wydaje mi się o wiele trudniejszy od Smoleńska. Ten smoleński magiczny pancerz, to tu z Dalianem jest. No, jesteśmy 9 tier przede wszystkim. To jest w teorii troszkę łatwiej, ale w praktyce wiecie jak to jest. Te 15 i 7 osobiście bardzo polecam wam zagrać na zasięgu, bo ten zasięg, jak wiecie, obecnie w bitwach kuleje, wszyscy uciekają na daleko i ten zasięg jest tutaj bardzo, bardzo przydatny. No według mnie Hydro, jeszcze raz Hydro. Ja nie wiem jak wy, ale ja bez Hydro czuję się jak bez ręki. Jest ono mi bardzo dziwnie się czuję w tym dymie, gdy nie mogę sobie, najlepiej znaleźć sobie kumpla jakiegoś z Hydro, żeby w dymie trochę pohydrował, albo mieć dedekę przed sobą. To też jest bardzo dobry pomysł. Jeżeli macie dedeczkę przed sobą, no to fajnie, będzie wam ewentualnie świecił. No i pamiętajcie o używaniu torped, zostawiania ich za sobą, nie wiadomo kiedy, ale mogą się przydać. Do tego okręt ten posiada bardzo fajne wychyły tych torped, co też jest fajnym plusikiem dla niego. Okręt do robienia obrażeń, okręt, który znika, gdy się pojawia. To myślę, że takie bardzo szybkie podsumowanie. Oceniam go na takie 6 na 10, co w sumie w mojej skali jest dosyć wysokim, bo grało mi się nim naprawdę przyjemnie. Wymaga już ogrania, skilla zdecydowanie. Trzeba znać mapy, ale jeżeli już znamy mapy i wykorzystamy dobrze ten dym plus naprawka, to tak, będziemy w stanie zrobić naprawdę fajne uszkodzenia i całkiem fajnie się bawić w bitwie, właśnie zwłaszcza w dywizjonie. Nie przedłużam, przechodzimy do plusów i minusów. Plusominusowa, no to myślę, że tutaj główna artyleria jest wielkim plusem. Fajnie to działa, do tego fajne wychyły, wiesz. Pozwalają ustawiać się całkiem przyjemnie w tym dymie, żeby zminimalizować szanse na to, że weźmiemy torpedy. Starajcie się nie ustawiać prostopadle do przeciwnika, tylko skontowanym, żeby ewentualnie maksymalnie wciągnąć z jedną torpedę. Plus to oczywiście torpedy, mamy 4 wyrzutnie, 10-kilometrowe, możemy je zostawiać ze sobą, gdy przeciwnik poszuje, tak żeby go trochę, nawet nie tyle może co zadać mu szkodzenia, ale go zwolnić, żeby troszkę go odsunąć od siebie. Manewrowość, fajnie się ten krzyżownik, może nie tyle zbiera, co mi się podoba jego ster, zwłaszcza zboostowany, ten lekko zboostowany, w sumie fajnie się kręci, fajnie wymienia pociski. No i kamo, 8 i 9 kamo, jak na lekki krążownik tych wymiarów jest całkiem przyjemnie. No i minus to oczywiście HP-ki, 27000 HP-ków to nie jest coś, co jest miłe i przyjemne. Pancerz, czyli połączenie od razu Cytadeli ze wszystkim, no już o pancerzu powiedziałem co chciałem. No i tak naprawdę brak Hydro powinienem dać jako 2 minusy, a nie tylko jeden, bo ja bez Hydro czuję się naprawdę jak bez ręki, jest ciężko, naprawdę ciężko coś w tym dymie. Cały czas musicie się spodziewać torped i tego, że możecie zebrać. To by było na tyle. Dajcie znać, czy będziecie brali, czy nie, chociaż w sumie za złotówki to tak średnio. Chociaż to nagląd jest całkiem przyjemny, ale ja oczywiście odradzam kupowania za złotówki. Poczekajcie, może gdzieś będzie w jakichś kontenerach. No ale decyzja oczywiście pozostaje wam. Czy brać, czy nie brać. W każdym razie, dajcie znać, co myślicie o samym okręcie w komentarzach. Z chęcią poczytam. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału i jak zawsze zapraszam na inne. Trzymajcie się, hejo.